Cześć Boże, witam Was serdecznie. Witam Was w ten piękny dzień z łona natury. Jestem tutaj nad pięknym jeziorem koło lasu. To jest blisko mojego domu. I właśnie dzisiaj tutaj postanowiłem kilka słów podzielić się z Wami ze Słowem Bożym. Tym, co gdzieś Pan Bóg dał w moim sercu właśnie. Ale najpierw chciałbym przeczytać Słowo Boże. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza, 20 rozdział, od pierwszego wersu do wersu 7. Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie. I rzekł do nich, idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli, wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. Słowo Boże, to jest przypowieść o robotnikach z winnicy. Dlaczego tytuł Rynek naszego serca, Rynek mojego serca? Ponieważ Bóg tutaj, Jezus Chrystus, pokazuje nam, jak gospodarz, który wyszedł wczesnym rankiem, by nająć robotników do swojej winnicy, wychodzi na rynek, wychodzi do centrum miasta, idzie po mieście i zbiera ludzi, zaprasza ludzi do tego, by poszli i zaczęli dla Niego pracować. I proponuje każdemu nagrodę. Dalej w Ewangelii jest, że proponuje każdemu nagrodę, że każdy dostanie, będzie miał wypłaconą swoją należność. Rynek mojego serca. Jak wiemy, rynek w mieście jest to generalnie centrum i punkt zawsze ładny, piękne miejsce zadbane przez urząd miasta czy miasto, gdzie w okolicy są urzędy, być może jakieś lokale, ale też właśnie często kościół na rynku. Jest to takie specyficzne miejsce w centrum miasta i tutaj w Ewangelii właśnie gospodarz wychodzi na rynek, do centrum, w centrum i zaprasza. Rynek mojego serca. Chodzi o to, że Jezus Chrystus przychodzi dzisiaj, przychodzi w każdym sakramencie, przychodzi w Eucharystii do rynku mojego serca, do centrum mojego serca i chce i puka w moje serce i zaprasza mnie do tego, bym wszedł do Jego winnicy, bym wszedł na tą Bożą drogę, na tą Bożą relację, do której mnie zaprasza, bym mógł dla Niego pracować. I bracie i siostro, i każdy z nas jest zaproszony, każdy z nas jest zaproszony indywidualnie, i ty, i ja, właśnie przez samego Jezusa Chrystusa, który chce ciebie i mnie nająć do swojej winnicy. Bo jak w jednym miejscu Słowo Boże mówi, że pracy jest wiele, a robotników mało, i chodzi o to, żeby każdy z nas stał się robotnikiem winnicy Pana, bo są czasy, jakie są, jest coraz ciężej, jest coraz trudniej i Bóg potrzebuje swoich żołnierzy, swoich pracowników. Tyle, ile możesz, tyle, ile jesteś w stanie dać ze swojego serca, a Bóg Cię pobłogosławi, Bóg da Ci łaskę. Nawet jeśli stoisz w miejscu i mówisz, Panie, jak mam to zrobić, to powiesz się właśnie w modlitwie, w Eucharystii, w tym, że wystarczy, że powiesz, ja chcę, bo wolnej woli możemy właśnie, to jest piękne, że dostajemy wolną wolę i w tej wolnej woli możemy zadeklarować się Bogu i powiedzieć Mu, Panie, ja chcę, choć nie wiem jak, nie potrafię, to prowadź mnie, wejdź w rynek mojego serca, wejdź w centrum mojego serca i zaproś mnie indywidualnie, tak żebym odczuł, żebym poczuł, żebym doświadczył Twojej obecności, Twojego zaproszenia takiego namacalnego, bo w tym wszystkim
Kochani, Bogu chodzi o moje i Twoje serce. O nic innego, jak tylko moje serce. Nie o wszelkie otoczki, o wszelkie wydarzenia, o to, co zabiegamy, robimy, nie wiadomo co. Bogu chodzi o moje serce. Bogu chodzi o to, żeby zdobywać serca dla siebie, że w dalszej części Ewangelii Bóg, gospodarz, który wyszedł i najmował robotników, wypłacał im według swojego uznania, sprawiedliwie tyle, ile się umówił, a nawet niektórym przecież dawał tyle samo, a którzy pracowali niewiele. I nagrodą tego zaproszenia i przyjęcia tego zaproszenia, wejścia w tą winnicę Pana i posługi jakiekolwiek dla Niego jest niebo. Po prostu niebo. Można by powiedzieć, no to takie odległe, ale przecież my dążymy właśnie tą pielgrzymką w tej drodze właśnie ku niebu, do nieba, po to, żeby się tam właśnie zjednoczyć z Jezusem Chrystusem i tam już nie będzie wiary i nadziei, bo będzie niepotrzebna. Tam ostanie się tylko miłość, a z tego będziemy rozliczani. Więc, kochani, zachęcam, żeby zaprosić Jezusa Chrystusa, który wychodzi właśnie na rynek naszych serc, szczególnie w Eucharystii. Pozdrawiam Was serdecznie w ten piękny dzień. Błogosławię. Cześć.